No i do gry trafiła Sijuin. Mała, słodka meluzinka prosto z więzienia. No, nie ukrywamy, że mi to troszeczkę dziwnie. I w dzisiejszym materiale powiem wam, co nie myślę, jak ją zbudować i czy warto po nią wishować. Od jakichś kilku aktualizacji przywykliśmy do tego, że nowe postacie są zwyczajnie silniejsze. No umówmy się, Fontaine po prostu power creepuje. A tym bardziej postacie z elementu Hydro, który jest aktualnie najmocniejszym elementem w grze. Gdyby tego wszystkiego było mało, postaci Hydro skalują się z HP-kami, a skalowanie z HP-kami jest naprawdę broken. I tak oto pojawia się Sijuin, która stwierdza, że wyrwie się z tego schematu i będzie zwyczajnie inna. I mówię zupełnie na poważnie, bo spełnia wszystkie warunki, by być broken postacią. Jest postacią z Fontaine, jest świeża, skaluje się z HP-kami i jest postacią Hydro. No co może później tak? Okazuje się, że dosłownie wszystko. Ale zanim przejdziemy do mojej opinii, w pierwsze omówmy sobie jej kit, jak ją zbudować i ogólnie jak działa ta postać, żebyście ją lepiej zrozumieli. Zaczynając od normal ataków, posiadają one jedną gigantyczną zaletę i jedną gigantyczną wadę. Może zacznijmy sobie od tej zalety. Są naprawdę mega uwuśne i słodkie, no maksymalnie jak mogą. W drugim ataku nawet macha skrzydełkami, delikatnie unosząc się nad ziemią. No te animacje są niesamowicie słodkie. A propos wady, są bezużyteczne. Nie mają praktycznie żadnego zastosowania, nawet dodatkowy efekt, który Hoyo z jakiegoś powodu dodał do tej postaci, czyli strzelanie bańkami, no nie zadaje żadnych obrażeń. No to nie wiem, chyba że obrażenia od słodyczy. I w sumie bardzo zabawne by było, jakby te bańki leczyły przeciwników. No tak dla beki po prostu. I tak to nie ma żadnego zastosowania. Jakby dodali je mechanikę, że leczy przeciwników na tych bańkach, no to by było 12 na 10. No ale cóż, zmarnowany potencjał. Przechodząc do skilla, który jest tak naprawdę najważniejszy. Strzela na bańką i za każde odbicie leczy nam całe party. I to tyle. Nie nakłada przy tym za dużo wody, powiedziałbym nawet, że tyle co nic, więc no... Leczy nam całe party. Przypomina mi troszeczkę to skill Bajzu, wiecie, Bajzu rzuca plemnikiem i leczy nam całą drużynę, a ta strzela banieczką i też leczy nam całą drużynę. Case to dokładnie ten sam. Możecie teoretycznie tą bańkę przytrzymać, wtedy jest ona znacznie większa i zamyka mojego oponentu w bańkach i jest to raczej aspekt humorystyczny, bo zastosowań tego nie ma praktycznie żadnych. Jeszcze propos skilla, używając go, Sijuin generuje dwie kulki, te takie Hydro, które generuje też Hydro Traveler. I Sijuin może je podnieść, dostając dzięki temu Bond of Life, a ewentualnie może jeszcze je podnieść Nivelet. I nie ma to zastosowań, potem wam wytłumaczę dlaczego. No i na sam koniec jest ult, który zamienia nas z małego Niveleta na 2,5 sekundy. Najciekawsza z jej całego kitu wydaje się pasywka, która buffuje nam elemental skille innych członków drużyny. Czyli na przykład stworków Furiny, wieżyczek Jaemiko, czy Oza Fiszki. Buff ten skaluje się z max HP w Sijuin i jest całkiem dziwnym, bo jest flat buffem. Czyli takim samym jak na przykład buff Yunjin czy Shenhe. I buff ten jest naprawdę mocny i odczuwalny, bo w niektórych scenariuszach jest w stanie zboostować damage Furiny czy takie Fiszki o 20, a nawet 30%. Niestety nie może być tak kolorowo i jest pewien haczyk, całkiem spory. Buff ten posiada 10 staków. I każda postać zużywa te staki, więc buffa mamy tylko przez 10 następnych ataków. Czy to Furiny, czy Fiszki. Gdyby tego było mało, postacie w party dzielą ten buff między sobą. Shenhe dla porównania daje buffa każdemu z osobna, czyli Grozaja dostaje swoje staki, Shenhe dostaje swoje staki, Keia dostaje swoje staki. Sijuin za to daje staki wszystkim wspólnie. Czyli jeżeli Fiszka zużyje 5 staków i Furina 5 staków, no to buff się kończy. No to jest całkiem spora wada. Gdyby staków było więcej i byłyby one indywidualne dla każdego z osobna, buff ten byłby naprawdę giga mocny. A tak, jest on raczej przeciętny. Skoro już wiecie, jak działa jej kit, przejdźmy sobie do tego, jak ją zbudować. Zaczynając od broni, opcje macie tak naprawdę 4. Pierwsza oczywiście jest broń dedykowana. Daje ona gigantycznej ilości zdrowia i dodatkowo zwiększa nam crit rate na ulcie. Mimo wszystko uważam, że po tą broń wishować się nie opłaca. Drugą opcją jest Favonius. Nie daje on co prawda zdrowia, ale daje nam energy i charge, dzięki czemu będziemy mieli częściej ulta, co nie jest w sumie aż tak ważne. Ale najważniejszą częścią tego uku jest fakt, że daje nam energię do całego party, więc poza leczeniem Sijuin będzie nam jeszcze ładować drużynę. Spora zaleta. Kolejną opcją czterogwiazdkową jest Sacrificial Bow. Pozwala on użyć nam skilla dwa razy pod rząd, co zwiększa nam tak naprawdę healing i ogranicza ten ogromny cooldown. Co prawda ma on duży base attack i nie daje nam zdrowia, no ale cóż. I ostatnią bronią jest już trzygwiazdkowy Raven Bow. I to tylko ze względu na to, że posiada on na main stacie HP i pozwala nam zmaksymalizować ilość HP na Sijuin. I w tej sytuacji nie ma czegoś takiego jak łuk lepszy i gorszy. Wybieramy ten, którego potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy energii dla drużyny, bierzemy Favoniusa. Jeżeli chcemy mieć więcej leczenia, bierzemy Sacrificiala. A jeżeli chcemy mieć więcej max HP, bierzemy Raven Bowa. To już sami musicie zdecydować, czego potrzebujecie. Ja osobiście zalecam Favoniusa, bo jest zwyczajnie bardzo dobry. A heal Sijuin i tak jest wystarczający, nawet bez main statu na HP. Propos setu artefaktów, tutaj no... Wydaje mi się, że tak szczerze można byłoby na nią rzucić dosłownie obojętne co i tak by działało. Tak szczerze, to możecie nawet wejść w artefakty, dać sortowanie według HP procentowego i dać
obojętnie jakie artefakty, które mają najwięcej HP percent. A jeżeli chcecie być perfekcjonistami i zbudować ją pod forpis albo dwa tupisy, to polecam albo dwa tupisy, tak się buduje Nilą, czyli tu HP, ewentualnie forpis Kokomi lub ten najnowszy dla healerów z Fontaine. Ale dużo difować to nie będzie. No i na sam koniec talenty. Tak szczerze, możecie jej ulepszyć tylko i wyłącznie E i używać jej jako healera. Jeżeli chcecie za to zadawać obrażenia z ulta, no warto ulepszyć też ulta, tylko te obrażenia z... Zresztą za chwilę do tego przejdziemy. Jeszcze propos konstelacji. Opisy są naprawdę mega długie, komu by się to chciało czytać, dlatego w ogromnym skrócie. C1 powoduje, że ten buff z pasywki do elemental skill dla drużyny jest dużo mocniejszy. C2 za to powoduje, że dostajemy tarczę, która jest naprawdę fajna. I gdyby tego wszystkiego było mało, to mamy jeszcze zmniejszone hydrorezy aż o 35%. To naprawdę dużo. Z tego shredowania hydrorezów bardzo dobrze skorzysta Nivelet, Furina i inne postaci hydro, ale wiadomo, perspektywa raczej dla Whale'ów. C3 oczywiście zwiększa nam talent, no i C4 wydłuża ulta aż o 3 sekundy. To naprawdę sporo, biorąc pod uwagę, że bazowa wartość to 2,5, więc ult wydłuża się dwukrotnie i to ponad. I ta C4 nie ma totalnie zastosowania, jeżeli nie mamy C6, bo C6 za to zwiększa nam crit rate i crit damage na ulcie i wtedy Sejuin staje się naprawdę sensownym main DPS-em. No ale kto będzie wishował po C6 Sejuin? Jeżeli ktoś taki będzie, koniecznie się ze mną skontaktujcie, albo w komentarzach, albo na Discordzie, gdziekolwiek, bo z przyjemnością przetestuję C6 Sejuin. Jeżeli znalazł się taki szaleniec, nie dajcie mi znać. Skoro Sejuin jest już postawiona na nogi, jakie teamy do niej grać? Osobiście uważam, że duo Furina oraz Sejuin to genialne połączenie i raczej tego będziemy chcieli wykorzystywać. Nie dość, że Furina genialnie korzysta z buffa Sejuin, to jeszcze perfekcyjnie stakuje Furinę. Dodatkowo z bomby mamy rezonans 2 Hydro i mamy zwiększone max HP, więc super. Jeżeli chcecie grać sensownie Sejuin, koniecznie musicie do tego mieć Furinę. Do tego duo dorzucamy jeszcze Kazuchę, żeby mieć grupowanie i Hydro Swirla, żeby Furina biła więcej, no i to już jest tak naprawdę kompletna drużyna. I czwarty slot jest tak naprawdę flex, możecie tam wrzucić cokolwiek tylko sobie zapragniecie. To może być Yelan, Ganyu, Rosaria, Ayato, cokolwiek. Tam czwarty slot może być dosłownie jakikolwiek main DPS albo sub DPS, który będzie zadawał obrażenia. I od razu pewnie do głowy przychodzi wam Nivelet i Nivelet jest akurat słabym pomysłem i do tego teamu nie pasuje. Bo żeby na C0 wykorzystać pełen potencjał Niveleta, potrzebne nam są aż 3 Hydro reakcje. Na C1 za to są to już tylko 2. A w tym teamie jesteśmy w stanie sprokować tylko jedną, mianowicie Hydro Swirla. Wiadomo, jeżeli przeciwnik będzie miał na sobie jakiś element z bomby, na przykład, nie wiem, Electro Slime, to dostaniemy tą całą pasywkę nawet na C1, ale to jest sytuacyjne. Więc w tym teamie dużo, dużo lepiej dać na przykład Baizu, Charlotte lub nawet Yao Yao, żeby sprokować 3 reakcje. No właśnie, i tutaj przechodzimy do głównej wady Sejuin, która przewija się tak naprawdę przez całą jej postać. Bo tak szczerze, jest naprawdę w porządku, spełnia swoją rolę bardzo dobrze, jest po prostu healerem pięciogwiazdkowym. Leczy nam całe party, z nią jesteśmy prawie nieśmiertelni, no i wszystko jest w porządku, nie ma się do czego przyczepić. A narzekanie na to, że nie bije, to troszeczkę jak narzekać na main DPS-a, że za mało nam leczy całą drużynę. Nie taka jest po prostu jej rola. Jej problem jednak i powód, dlaczego nie warto po nią wishować, jest fakt, że bardzo łatwo ją zastąpić. Zamiast niej możemy śmiało wykorzystać Charlotte, Baizu, Yao Yao, Jin, Xianyun, nawet Barbarę. Mamy mnóstwo postaci, którymi możemy bez żadnego problemu zwyczajnie po ludzku Sejuin zastąpić. Więc po co wydawać w pechowym scenariuszu 160 wishy na nią, jak możemy po prostu zbudować C0, Yao Yao czy Charlotte i mieć dokładnie to samo. A w niektórych sytuacjach nawet lepiej. Ja takie zjawisko zacząłem po prostu określać Baizu Incident. Dotyczy to postaci, która jest dobra, spełnia swoje zadanie i bez problemu możemy nią zagrać, ale możemy równie dobrze wykorzystać tańszy lub łatwiej dostępny odpowiednik. W przypadku Baizu jest to Yao Yao. Baizu spełnia swoje zadanie, stakuje Furinę, nakłada Dendro i nie ma powodu, żeby nim nie grać, jest zwyczajnie dobrą postacią. Ale dokładnie to samo zadanie spełnia bez problemu Yao Yao. Też nas leczy, też leczy całe party, też nakłada Dendro. Więc wishowanie po Baizu się nie opłaca. Sejuin jest praktycznie identycznie. Jeżeli ją dostaniemy, możemy bez problemu grać do Furiny, spełnia swoje zadanie, leczy nam całą drużynę i działa zwyczajnie dobrze, nie ma do czego się przyczepiać, jest po prostu postacią, która spełnia swoje zadanie. Ale równie dobrze możemy zagrać Barbarę, Charlotte, cokolwiek i być dokładnie to samo. I osobiście uważam, że największym problemem Sejuin w całym jej kicie jest fakt, że jest postacią wodną i nie nakłada za dużo wody. To znaczy jej E nie nakłada praktycznie w ogóle, jej ult nie nakłada praktycznie w ogóle, więc najmocniejszy element, który nie nakłada tego elementu, no średnio to wypada. Nawet Kokomi nakłada więcej wody. Gdyby ten bąbel nakładał naprawdę bardzo dużo wody i byłaby taką wodną nahidą, tak wiem, takie troszeczkę kopium, to wtedy byłaby postacią naprawdę bardzo silną, ale no niestety nie jest. Podsumowując, po Sejuin wishować się nie opłaca i nie ma żadnego powodu, dla którego byłaby wam potrzebna, bo bez problemu możemy zastąpić innymi postaciami. Ale jeśli już ją dostaliście, nie wiem, przez przypadek, albo urzekła was jej słodycz i koniecznie chcieliście mieć ją na koncie, tak jak ja, to nią zagracie, bez żadnego problemu.
jest zwyczajnie dobrą postacią, ale niepotrzebną. Jeszcze na sam koniec zostawiłem jedną kwestię. Czy jest możliwe, że jest pod Natlan? Teoretycznie tak, w praktyce nie wiem jak. Do lepszego zrozumienia, Baizu, który wyszedł przed Fontaine, świetnie pasuje do Furiny, bo leczy nam całe party, więc teoretycznie ja uważam, że Baizu był robiony z myślą o Fontaine. Przykładowo Kuki, która wyszła przed Sumeru, idealnie odnajduje się w Sumeru, więc może teoretycznie Sijuin też jest robiona z myślą o Natlanie. Tylko nie rozumiem, w jakiej sytuacji na Natlan miałaby spasować Sijuin, ale za to nie pasować Charlotka czy inna postać, która leczy całe party. Raczej nie, uważam, że to jest postać pod Fontaine i doszukiwałbym się jakiegoś drugiego dna. Drugie dno za to może mieć Emily i jej mechaniki, ale to nie temat na dzisiejszy odcinek. No, więc ja się już będę z wami żegnał. Zaproszę was jeszcze na codzienne streamy w godzinach popołudniowych na Twitchu. Do zobaczenia i dobranoc.